Cześć moi drodzy, ile razy Wam się zdarzyło we własnym zakresie naprawiać swoje iPhony? No właśnie, bardzo często naprawiacie swoje urządzenia i czasami się okazuje, że coś nie idzie właściwie. Na przykład przy otwieraniu urządzenia urywacie taśmy ekranu. W przypadku starszych modeli typu 7, 8, 6S te, powiedzmy, straty są dość mało bolesne, bo urządzenie jest relatywnie tanie. Natomiast w urządzeniach z wyświetlaczami typu OLED urwana taśma to już jest duży problem, bo wyświetlacze są drogie. Zapraszam do oglądania. Tu mamy naszego pacjenta. Jest to iPhone model XS Max z wyświetlaczem typu OLED, który właśnie poległ i została mu oderwana taśma dotyku. Niestety smuteczek. Ekran jest dość drogi, szczególnie oryginalny ekran jest dość drogi. Co robić i jak żyć? Jest możliwość relatywnie taniej naprawy, którą Wam pokażę i będziecie mogli poradzić sobie z tym we własnym zakresie. Tak wygląda nasz ekran, oderwana zupełnie taśma, ale co ciekawe, w tym modelu i w modelu mniejszym, czyli XS i w modelu X, owa taśma, która tutaj jest urwana, nadaje się do wymiany. Jest jedno ale, traci się funkcję 3D Touch. Na szczęście z kolei ta funkcja w zasadzie przestała być wspierana przez iOS. Dlaczego się traci? Bo tą taśmę trzeba tutaj odciąć. Idzie tam taśma, idzie takim zawijasem i wchodzi sobie gdzieś tam pod ekran. To jest właśnie opcja od 3D Toucha. Wymieniając tą taśmę, na przykład z dawcy, trzeba tą taśmę w tym miejscu odciąć. Tutaj rozlutować, a potem zlutować, a tutaj powiedzmy kolokwialnie olać. Dotyk będzie funkcjonował, 3D Touch już nie, ale to jest, powiedzmy, małe miki w tym wypadku, to nie jest takie istotne. Najważniejsze, żeby sam w sobie ekran odzyskał swoją sprawność w zakresie obsługi dotyku. Lecimy z tematem. Mam dawcę takiego ekranu. Ekran jest potłuczony, przegrzany i to jest taśma, która, jak widzicie, jest tutaj cała. No i co? Od tego zaczniemy. Na przykładzie tego ekranu pokażę Wam, co robić. Ok, w tym miejscu właśnie taśmę pod tą blachą trzeba będzie porozcinać i ją odciąć od tego uszkodzonego ekranu oraz oczywiście od sprawnego ekranu. A tutaj odseparować trzeba lutowanie tej tasiemki. Ona jest przyklejona i zlutowana, składa się z dwóch części. Potrzeba będzie odrobina ipy, żeby tutaj, powiedzmy, nalać do środka. Trzeba troszkę poczekać. Ekran jest typu OLED, więc tu się za dużo nie stanie. W przypadku ekranów LCD z ipą trzeba uważać, bo jeżeli dostanie się na polaryzator, to będzie to po prostu widać. Tutaj nie ma takiego problemu. Pewnie są jakieś takie, wiecie, różne patenty. Ja się nie zajmuję refabrykacją ekranów, więc takie narzędzia, które ja używam, no są dość, dajmy na to, prostackie. Ipa zrobiła swoje. Ja tutaj jeszcze trochę dogrzałem to wszystko. Ta taśma, która jest tutaj z taśmą metalizowaną, więc jest tu niezły bajzel. Teraz będzie trzeba przeciąć. Może sobie tutaj dojść i trzeba teraz to uciąć.
taśma ucięta, zrobił się tu konkretny bajzel. To wszystko jest podklejone jakimś metalizowanym czymś, dość grubym, trudno to trochę odchodzi. Taśmę mamy. No jest z tym naprawdę sporo pracy. Może ludzie, którzy ogarniają refabrykację ekranów, mają jakiś patent na to, fajne, to bym prosił o komentarz. Ale tak naprawdę najgorsze za nami, jeżeli chodzi o dawcę. Teraz to samo przy ekranie biorcy, czyli przy tym, który jeszcze działa. To już będzie trochę bardziej hardkorowe. Ale postąpimy mniej więcej tak samo, czyli IPA. Ciekawym patentem może być użycie hot aira na niewielką temperaturę ustawionego. Thank you.
Taśmę mamy przylutowaną. Było z tym trochę zabawy. Trzeba podłączyć i zobaczyć, czy urządzenie poprawnie zadziała. Mam nadzieję, że ten materiał pozwoli Wam zaoszczędzić trochę pieniędzy, kiedy postanowicie przeoszczędzić na serwisie, postanowicie zrobić coś we własnym zakresie. Jak urwiecie za dużo, będziecie mogli uratować sytuację uszkodzonych ekranów. Dzięki, trzymajcie się, do następnego razu.